Szanowny słuchaczu, za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Witam, witam wszystkich w naszej małej undergroundowej republice. Po tygodniowej przerwie audycja Punkowe Przedszkole znowu nadaje. Z tej strony Adam i przed nami 3 godziny punkowego szaleństwa. Już wkrótce dowiecie się najświeższych informacji ze sceny dotyczących koncertów, wydarzeń oraz wszelkich nowości. Zapraszam też oczywiście do pozostania z nami nieco dłużej, ponieważ to tutaj możemy ponownie przesłuchać utwory, począwszy od lat 80. a skończywszy na kapelach współczesnych. Dzisiaj około 20 będziemy kontynuować nasz temat rozmów o Jarocinie, czyli przedstawię Wam wspomnienia osób związanych w jakiś sposób z tym festiwalem, od uczestników po szefów i członków różnych zespołów. Tak samo przypominam, że od 20 do 21 piosenka na życzenie, kiedy to Wy decydujecie, co będzie grane. Cały czas podczas tej audycji możecie skontaktować się ze mną poprzez panel pozdrowień, który znajdziecie na naszej stronie radiowej radiounderground.org. Już tam widziałem parę wpisów, ale zajrzę do nich za chwileczkę. Więc tak jak mówię, plan jest taki, że za chwilkę serwis informacyjny, wieści o koncertach, o nowych płytach, bo sporo nowych rzeczy znowu się pojawiło. Naprawdę chyba ludzie się szykują przed świętami i liczą na to, że ta sprzedaż będzie może większa, a niektóre płyty faktycznie warto kupić, ale o tym za chwilkę. Też będą informacje ze sceny, z tego, co się dzieje na świecie, tak więc zostańcie z nami. Jeszcze tak przypomnę, może nie mówiłem tego, że rozpoczęliśmy dzisiaj utworem Pragmatyzm zespołu Spazis Ochrani, który znajdziecie na kasecie bez komentarza. Została ona wydana w 1995 roku. Tak więc jeszcze jeden utwór z tego albumu, a następnie przejdziemy do naszego serwisu informacyjnego, więc rozsiądźcie się wygodnie. Witam wszystkich jeszcze raz i zaczynamy. Spazis Ochrani, Klątwa. We'll be right back.
stworzony kultem, zostałem stworzony naturalnie. Nie odbyło się to wcale, bo mnie święci tu żyją. Wszystko odbyło się normalnie. On to wydałem wszystkie prawdy oczywiste na gruncie fanatycznej wiary. Jestem wyklęty, bo tego nie pocieram, wcale nie uznaję takiej kary. Klątwa! Noszę wiedzę na tym sercu. Klątwa! Bo jestem innowiercą. Klątwa! Przed nią nikt się nie ukryje. Klątwa! Już nie żyję. Nie czas na rozstrzyganie wszystkiego od początku. Stracimy wiele myśli, stracimy wiele wątków. Trzymam się kluczowo zbyt swojej wiary. Nie padam na kolana, nie składam ofiary. Nie patrzę dookoła, bo widzę ciąg to samo. Nie patrzę dookoła, bo wiem, że tak zostało. Tam bliscy powiedzieć, jak ciągle robię wielki biznes. Uśmiecham się jak papie, bo umarłem. Chociaż żyję. Klątwa ciąży na mnie. Klątwa nie wydala. Klątwa nie pięcznuje. Klątwa nie spala. Spacis Ochrani z utworem Klątwa. Przypominam, kaseta bez komentarza, rok 95. I to jest nasza 201. audycja, chyba tak bym to ujął, która jest dość nietypowa, ponieważ dzisiaj ją nagrywamy. Tak więc wielkie dzięki, Kuba, tutaj za wsparcie i obsługę techniczną. Więc mam nadzieję, że to się szybko ukaże. Gdzieś tam stworzymy nasz profil w sieci na YouTube czy gdziekolwiek indziej. I właśnie taki nowy etap zaczynamy, można powiedzieć. 200 audycji, które gdzieś przepadły, były nienagrywane. Szkoda z jednej strony, a z drugiej strony, no to tym bardziej były unikatowe, więc kto był i słuchał, no to te wspomnienia wszystkie są dla niego. I tylko będzie chyba we wspomnieniach te 200 ubiegłych audycji podróżować. No ale tym razem jest inaczej, tak więc od razu uprzedzam, ponieważ możecie się cały czas kontaktować, panel pozdrowień jest aktywny, więc uważajcie, bo zazwyczaj jestem taki, że czytam wszystko, więc uważajcie, co piszecie, żeby później nie było. A dzisiaj praktycznie wszyscy są punktualni, jest to, z czego bardzo się cieszę. Damian jako pierwszy tutaj napisał witam, później Krala, siema i jeszcze tutaj napisałaś, że plakaty koncertów pod programem na stronie głównej trochę za prędko się zmieniają. No faktycznie, no cóż, to taki szybki przegląd. Później je tam może zatrzymać, ale oczywiście poprawię tą usterkę małą po audycji. Myślę, że to nic poważnego. Poza tym widzę, że plakat dezertera trochę jest tam, wybiega ponad normy. No zobaczymy. W każdym razie dzięki za tę informację. I Kasia też jest obecna. Wita serdecznie. Dziś od samego początku. No proszę. Tak więc większość z nas już w komplecie, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziecie się oczywiście dobrze bawić. Jeżeli lubicie taką muzykę, to myślę, że tak właśnie będzie. Dobra. Zanim zaczniemy oczywiście słuchać różnych utworów, to najpierw serwis informacyjny o tym, co się działo na świecie. Później informacje o koncertach, nowych płytach, więc bądźcie z nami. Zapraszam na serwis informacyjny. A zaczynamy od wydarzeń z zagranicy, bo w Polsce mniej więcej nic się nie działo, był spokój przez te 2 tygodnie. A za granicą, w Syrii na przykład, będzie troszeczkę egzotycznie, bo tam tureccy anarchiści wspierają walkę z dżihadystami. Tak więc grupy anarchistów przekroczyły granicę z Syrią i dotarły do miasta Koban, będące celem państwa islamskiego. Według portalu Wiz, islamiści znajdują się 5 mil od miasta i są dobrze uzbrojeni, m.in. w Ameryce
irański sprzęt wojskowy i czołgi, przez co przewyższają siły kurdyjskie, ale wielu mieszkańców Turcji bierze udział w nielegalnym przekraczaniu granicy celem walki właśnie z islamistami. Powstrzymać ich przed tym usiłuje armia turecka, więc ten front tam wygląda no niezbyt ciekawie. Zresztą wszędzie, gdzie są takie spięcia, bo to bardziej polityczne, jakby nie było też, współczuję tym ludziom, bo najbardziej to właśnie zwykli obywatele cierpią wtedy. Też ostatnio odbyła się akcja palestyńska Glasgow, która blokowała zakład produkcji dronów. Żyjemy w dość ciekawych czasach. Drony są coraz bardziej popularne. Tylko patrzeć, jak będą po prostu, jak w filmach science fiction, nas kontrolować z góry. Co poniekąd już powoli wdrażają niektóre służby policyjne. Na przykład z tego, co słyszałem, chyba w Niemczech, drony latają nad składowiskiem, nad stacjami, nad dworcami. Niby na razie tylko z kamerami, niby wypatrując wandali, którzy demolują pociągi, którzy tam, wiadomo, robią graffiti i w ten sposób próbują łapać te osoby. No nic, w każdym razie grupa aktywistek z akcji palestyńskiej Glasgow zablokowała 2 dni temu zakład Thales w Wielkiej Brytanii, producenta systemów uzbrojenia właśnie. Wcześniej rano aktywistki wspięły się na dach fabryki i zablokowały drzwi. Planowały pozostać na miejscu tak długo, jak się to w ogóle da. Aktywistki blokowały oba wejścia, leżąc na podłodze pospinane za ręce, a także zajmowały dach częściowo. Akcję przeprowadzono w odpowiedzi na ostatnie izraelskie bombardowania Gazy i ciągłej rosnącej współpracy brytyjskich firm zbrojeniowych z rządami, które łamią prawo międzynarodowe. Bo w niewiele ponad 7 tygodni Izrael, uzbrojony bronią z Wielkiej Brytanii właśnie, zamordował ponad 2000 osób. To jest naprawdę niemała liczba. I ostatnia wieść z zagranicy. Anarchiści na demonstracji antywojennej w Moskwie się pojawili. W Moskwie odbyła się demonstracja przeciwko wojnie na Ukrainie. Jej liczebność zaskoczyła rosyjskie media propagandowe, bo zebrało się tam kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak więc, no cóż, władza, czy też te media propagandowe pomyślały sobie, że nie mogą umieścić zdjęć, które przedstawiają taką liczbę osób, więc w gazetach umieszczono zdjęcia z Czech. Czemu nie? Na demonstracji oprócz flag narodowych Rosji i Ukrainy pojawiły się też flagi NATO oraz flagi Imperium Rosyjskiego oraz faszystowskie. Nie zabrakło jednak obecności anarchistów na szczęście, którzy pojawili się w zorganizowanej kolumnie. I ta kolumna mijała grupy zdezorientowanych narodowych bolszewików oraz nacjonalistów, którzy bezskutecznie usiłowali ją nawet zatrzymać. Anarchiści zachęcali do udzielenia pomocy uchodźcom z terenów ogarniętych wojną, stawiania opór imperialistycznej propagandzie rosyjskiej oraz organizowania własnych działań antywojennych. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o informacje. Za chwilkę przejdziemy do sekcji koncertowej, czyli powiemy sobie, gdzie warto się wybrać w nadchodzących dniach, a jednak na nudę też nie będziecie narzekać, bo będzie się działo. Tak więc to za chwilkę, a teraz posłuchajcie Łysiny Lenina z kasety Miastu i Światu, utwór Tiso. Tego Boga wiele mnie tyso, wyszło co mnie w ramiona. Wiele mnie tyso, przestaczy twego boku. Wiele mnie tyso, to równa z kamień kroku. Czy ty spuszczuj ci teren, czy umam na klasyce? Czy ty wiesz to Minecraft? Ojcze ci za na to. Na co, na co, na co, na co? Na co, na co, na co? Ja kocham swego Boga, wiele mnie tyso. Wyszło co mnie w ramiona, wiele mnie tyso. Wystarczy swego boku, wiele mnie tyso. To równa się nie przyrodu. Czy ty zniszczył Hitlerem, czy umarł na statyce? Czy widzę jak to majka? Ojcze ci zaraz to. No co, no co, no co, no co? No co, no co, no co? No, 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 no,
Panel pozdrowień, Królewicz. Włączam sobie czasem radio, jak coś robię, i mam pytanko, czy nie dałoby się dodać więcej nutek? Co masz na myśli, mówiąc więcej nutek, więcej utworów? Bo jeżeli tak, to jasne, nie ma sprawy. Tym bardziej, jeżeli masz jakieś propozycje, to śmiało tutaj podsyłaj, możemy poszerzyć naszego autopilota o nowe utwory, co zresztą i tak czynię, tam tygodniowo dodając parę utworów. Nie jest to jakaś duża liczba, ale póki co nie mamy żadnego tam miejsca ograniczonego, więc możemy generalnie wpychać tych utworów, ile się tylko da. Więc jeżeli tylko o to chodzi, to myślę, że nie ma sprawy, dałoby się nad tym popracować. Dobrze, najbliższe koncerty i wydarzenia. 10 października w Poznaniu wystąpi Gaga, Zielone Żabki, do tego Antytalent i Puste Kieszenie. Te dwa ostatnie zespoły są mi nieznane, ale nazwy brzmią fajnie, więc może być ciekawa impreza. Poznań, przypominam, 10 października. Też 10 października, ale w Pile zagra Kloster Keller, więc będzie gotycko, mrocznie. Wjazd troszeczkę drogi, bo 30 lub 35 zł, no ale jakby nie było gwiazdy. 11 października w Międzyrzeczu wystąpi Uliczny Opryszek, ich przedstawiać chyba tutaj nie muszę. I też 11 października odbędzie się 20-lecie zespołu Przeciw, tak więc z tej okazji robią imprezę w Lublinie, na której to zagrają, oprócz oczywiście gwiazdy grupy Przeciw, pojawią się też goście, tacy jak TZN Xenna, Prisoners by Choice, Eye for an Eye, Profanacja, Orthodox, i też wieczór uświętnią takie osobistości jak DJ Bigos czy też Korbian, więc warto zajrzeć 11 października w Lublinie, właśnie taka impreza. 17 października Wrocław w klubie Alibi, grupa The Toy Dolls, a oprócz nich Leniwiec oraz Debil, i tak samo zagrają później w Warszawie, czyli 18 października. I co dalej? Jeszcze tak patrzę na październikowe koncerty. 24 października w Zawierciu w pubie Chill Out, Toksyna, ZSRE i gwiazdy wieczoru zespołu Moskwa. Wjazd 20 zł tam na Zawiercie. 26 października Zielona Góra, tam zagrają Włochaty i zespół Wychowawczy. No i też warto wspomnieć, że Deserter z okazji tego, że wydał swoją płytę Większy zjada mniejszego, no to zrobili sobie trasę koncertową, dość sporą, nawet zawitają do Londynu, ale to o tym za chwilkę. No ale jeżeli chodzi o Polskę, to 24 października Gdynia, 25 Szczecin, 26 Słubice i 31 Dublin, no też więc zagraniczne tutaj koncerty, do Londynu zawitają 2 listopada, ale później wracają do Polski i też mnóstwo koncertów się tam pojawi, więc będziemy na bieżąco śledzić. Myślę, że macie dużą szansę posłuchania właśnie Desertera. Jestem ciekaw właśnie tej nowej płyty. Jeszcze w całości nie słuchałem, będąc szczerym, to słucham tylko jednego utworu. No zobaczymy. Dobra, jeżeli chodzi właśnie o Londyn, to warto powiedzieć, że 11 października w Londynie UK Subs zagra, 18 października The Pukes. Jeżeli ktoś nie zna tego zespołu, to jest... byłem raz na ich koncercie. Zwariowana kapela w liczbie osób chyba, nie wiem, 20 lub 30, większość to dziewczyny w przeróżnym wieku, naprawdę, grające na jakichś małych gitarkach. No warto sobie zobaczyć ich koncerty na YouTube, przypominam, nazwa The Pukes. No właśnie, 18 października w Londynie. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy sobie teraz Brzytwy Ojca. Będzie jakościowo kawałek tak sobie, ale warto posłuchać. Utwór Mroczne Zakątki. Jest to nagranie z koncertu, który zagrali w 1988 roku w Gliwicach. Tak więc Brzytwa Ojca, Mroczne Zakątki. Mroczne Zakątki. Just
kosmos. Wieje wiatr i wszyscy są dumni. Jak szybko tutaj mija czas. To samo. To była Brzytwa Ojca, Mroczne Zakątki. Wersja tego utworu troszeczkę odbiega od tych, które możecie usłyszeć na składankach, które możecie usłyszeć nawet na oficjalnym wydaniu Idole. No właśnie, jak mówiłem, Gliwice, 88 rok. Bardzo cenię sobie ten zespół Brzytwa Ojca i to nieraz powtarzałem, że jak nabyłem pierwszą kasetę, w sumie pierwszą właśnie tą kasetę Idole, no to długo, długo gościła w moim magnetofonie i no, prędko się jej nie pozbyłem. Słuchałem w kółko praktycznie, nie wiem, koło miesiąca, tak myślę, jeżeli nie więcej. Panel pozdrowień, Old Punk, pozdrowienia dla wszystkich, wielkie dzięki, też pozdrawiam serdecznie. No i tak się zastanawiam przy okazji, już do pełnego kompletu rodzinnego brakuje nam tylko chyba Lenka. Nie wiem, gdzie on się tutaj zapodział, może słucha i po prostu nic się nie odzywa, jak zawsze zakamuflowany gdzieś tam na balkonie. No dobra, jedziemy dalej. Nowe płyty, czyli co ciekawego się wypuściło, jest tego trochę, od paru audycji naprawdę nie narzekam na to, że nie mam co tutaj przedstawiać w tym kąciku muzycznym nowym. I tak, nowa płyta CD wyszła zespołu Czerń, zatytułowana Nie ze skały, a ze strachu. Kosztuje niewiele, bo wycenili się na 25 zł, wydaje ich nikt nic nie wie tym razem i jest to taki debiut ich. Grupy Czerń grają raczej wolno niż szybko, tak więc za bardzo takiego energicznego punk rocka nie macie tam się co doszukiwać i też raczej ciężko niż lekko i dość ponuro, tak więc mrok, popiół, dym, flaki, ale wegetariańskie i antyfaszystowskie i po polsku. Na CD bonusem jest niemal 20-minutowy remix, wszystko to zapakowane w kartonowe, sprytne pudełko, bez grama plastiku. Cóż, grupa do tej pory mi nieznana i raczej tak po przesłuchaniu nie będę zbyt wielkim fanem, ale jeżeli coś takiego nowego się pojawia, to czemu by o tym nie napisać. Tak więc posłuchajcie, sami ocenicie, czy taki styl wam odpowiada. Kawałek nosi tytuł 4, dość dziwne, rzymska czwórka. No i przypominam, płyta Nie ze skału, a ze strachu też jest dostępna jako epka. Jeżeli ktoś kolekcjonuje winyle, no to tak przy okazji informuję. Grupa Czerń. Oh!
dość mroczne granie i ciężkie. Nawet nie wiedziałbym, jak to sklasyfikować, bo przesłuchałem parę innych utworów. I grają na większości z nich właśnie tak wolno. Nie wiem, czy to jest hardcore połączony z metalem, chyba coś w tych okolicach. No jeżeli ktoś komuś to odpowiada, to przypominam, zespół nazywa się Czerń i płytka nie ze skały, a ze strachu. Kolejna sprawa. Pojawił się, możecie zamówić taką kapelę, pewnie nie znacie, bo ja zupełnie nie znałem, Ansa. I właśnie możecie już złożyć pre-order na płytę Ciechanowskiego zespołu, bo pochodzą właśnie stamtąd. Zamówienia raczej tylko internetowo, cena też niewygórowana, 20 zł, bez kosztów przesyłki, jeżeli zamówicie do 3 października, czyli w sumie już pozamiatane, bo dzisiaj jest 5 października, więc musicie sobie tam doliczyć 5 zł na pocztę, czyli 25 zł z przesyłką, też nie jest źle. I posłuchajcie promiksu tego zespołu, bardziej też hardkorowy, wydaje mi się, hardkorowe granie. Chłopaki śpiewają po polsku, więc to jest na pewno plus, ale gdyby śpiewali po angielsku, to bym mógł powiedzieć, że to jest kolejna amerykańska grupa grająca takiego, no, hardcore punka, można powiedzieć. Przynajmniej mnie się to tak kojarzy właśnie. No ale grupa Ansa, nowa płyta, praktycznie już wydana, więc kto szuka, ten sobie znajdzie. No ale perełka prawie na koniec, zostawiłem ją. Grupa Karcer też wydała nową płytę, nazywa się Herezje. Jeden z najbardziej długowiecznych polskich zespołów punkowych kazał nam czekać 3 lata na swój nowy album. Sporo. Ten czas też w sumie leci, więc nawet nie zauważyłem tego upływu czasu. No i krążek o tytule Herezje powstawał od jesieni 2013 do wakacji 2014, rejestrowany samodzielnie przez zespół w Słupskim Ośrodku Kultury, a jego zawartość stanowi 13 nowych kompozycji uzupełnionych nagraniem bonusowym. Na nowej płycie znajdziemy w sumie to, jak Karcer zawsze gra, czyli ten sam styl, ta sama zwariowana prędkość, i myślę, że chętnie nabędę ich wydanie. Zresztą, sami mówią, staraliśmy się wybrać utwory, które pokażą Karcer po 3 latach, mówi Krzysztof Żeromski. Nie wiem, czy to długo, czy krótko między albumami, ale staraliśmy się wybrać utwory budujące pewną całość. Unikamy jednego wzoru w całym materiale, bo wreszcie ma to być album, a nie kolejna koperta z kolejnymi zdjęciami z komunii. Kilka pomysłów odpadło, inne zostały zahibernowane i czekają, ale według niego właśnie Herezje to płyta bardzo optymistyczna i ma nadzieję, że to nie Herezje. Do nowych utworów dołożyli też 13-13, żeby nie zapomnieć, 13 grudzień. Technicznie przygotowali ten materiał sami, korzystając, jak już wspomniałem, z pomocy Słupskiego Ośrodka Kulturowego, Słupski Ośrodek Kultury. Tak więc z efektu grupa jest zadowolona. Czy my będziemy? Myślę, że po prostu trzeba nabyć krążek albo gdzieś go posłuchać i się o tym przekonamy. Oficjalna premiera płyty jeszcze się nie odbyła, ponieważ premiera będzie 18 października, ale krążek będzie już można nabyć wcześniej podczas koncertów, no a także w sklepie Jimmy Jazz Records. Wszystkie zamówione krążki już będą mogły być wysyłane 3 października, więc jeżeli ktoś sobie już zamówił, to pewnie już ma tą płytkę w domu. Ja niestety nie. Płyta kosztuje 30 zł i może posłuchajmy
utworu Chora broń, która jest jednocześnie singlem promującym tą płytę, do którego powstał także teledysk, dostępny jest na kanale YouTube, a więc posłuchajmy. Carter z nową płytą zatytułowaną Herezję i utwór Chora broń. I tak, Carter daje radę, moim zdaniem. Chora broń, przypominam, najnowsza płyta już tuż, tuż. Szczęśliwi już ją nabyli, Herezję. Panel pozdrowień, na panelu Dan do nas dołączył, napisał: witam wszystkich słuchaczy i prowadzącego, witam ciebie również, bardzo mi miło, że już tutaj jesteś z nami. Co jeszcze? I jeszcze ostatnia płyta, w sumie to składanka, która się pojawiła nie tak dawno temu, wraz z takim ciekawym, można powiedzieć, ugrupowaniem, wydarzeniem Polish Independent Scene, który to pewnie widzieliście news na Facebooku u nas. Jest to takie, no nie wiem, ciężko powiedzieć, żeby to stowarzyszenie, ale jeżeli macie zespół, jeżeli chcecie się troszeczkę popromować, gdzieś się udać z waszym materiałem, to właśnie tam, bo wypuścili niedawno składankę. Jest to pierwsza składanka w ich dorobku. Do płyty załączona jest książeczka, w której znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat zespołu prezentowanych na płycie.
Oczywiście znajdują się tam same takie alternatywne, podziemne zespoły, tak więc macie szansę. O dziwo, znajdują się tam też parę zespołów, które my nawet promujemy, a przynajmniej staramy się o nich mówić. Na przykład Radioaktywny Świat, ich sztandarowy utwór Fukushima, Moja Miłość, ale oprócz takich niezależnych zespołów też i punk rocka troszeczkę uświadczycie tam. Pojawia się Inkwizycja z utworem Dobre Rady, pojawia się grupa The Bastards, utwór Niemy Krzyk, tak więc myślę, że co nieco można tam wyhaczyć z tej płyty. Zjawisko ciekawe, posłuchajmy utworów, można powiedzieć, promujących tą płytę. Niedługo, ale tak parę kawałków, żebyście mniej więcej mieli wizję właśnie tej składanki. I feel like missing stone. Drop me and leave me alone. So drop me and leave me Jak widzicie, album bardzo zróżnicowany i zawiera w sobie przeróżne dźwięki, no ale właśnie takie zespoły są też po ziemi, nie tylko punk rockowe, bo jak wiecie, popowe i inne takie ogólnodostępne w radiu po 1000 razy możecie słuchać ich utwory, a tutaj zupełnie coś innego, zespoły, które nie mają się za bardzo gdzie podziać, gdzie udać tym materiałem, proszę bardzo, Polish Independent Scene, warto zajrzeć właśnie do nich. Tak mniej więcej brzmi ten promix tej składanki, nowej płyty z utworami kapel niezależnych Polish Independent Scene, część pierwsza 2013 już dostępna. Na panelu pozdrowień Inka napisała, że się melduje, no brawo, po takim długim, można powiedzieć, takiej długiej przerwie znowu się słyszymy i bardzo jestem rad z tego, czyli jesteśmy w komplecie, tylko Lenka cały czas brakuje, ale niech mu będzie. Ja przypominam, że słuchacie audycji Punkowe Przedszkole, gdzie słuchamy głównie punk rocka z lat 80. i 90. Odświeżamy różne stare historie,
mówimy o festiwalu w Jarocinie, oczywiście tym przed, do roku 94, może tak to ujmę. I to będzie naszym głównym tematem dzisiaj, za jakieś, myślę, 10 minut. Będziemy kontynuować temat rozmów jarocińskich. Przedstawię wam właśnie różne punkty widzenia osób związanych bezpośrednio z festiwalem, czy to muzyków, czy to organizatorów, czy też zwykłych uczestników tego festiwalu. Jak oni to widzieli, jak to wszystko wyglądało. Poza tym, oprócz audycji Punkowe Przedszkole w Radiu Underground, macie również możliwość posłuchania innych. Jeżeli moja wam się akurat nie spodoba, zapraszam na audycję W Cztery Strony Punka w każdy wtorek od 18 do 20. Tam nadaje TZN Punk. Jest to audycja udowadniająca, że punk rock to nie tylko Wielka Brytania czy też Polska. Możesz przeżyć z TZN Punkiem naprawdę taką podróż dookoła świata, poznać zagraniczną scenę niezależną, poznać historię jej powstania i sprawdzić, jak ona działa dzisiaj, ponieważ tam na audycji możecie usłyszeć nie tylko punk rocka w sumie, również style inne muzyczne, ale właśnie z różnych naprawdę dziwnych zakątków świata. Tak więc przypominam, Z Cztery Strony Punka w każdy wtorek od 18 do 20 i kolejna audycja w czwartki od 20 do 21 Offroad ze Skwarkiem, który prezentuje różny styl muzyczny od punka po metal, rock i też inne różne dziwne rzeczy się wyrabiają na tej krótkiej, bo godzinnej audycji, ale naprawdę, jeżeli ją posłuchacie chociaż raz, to nigdy nie będziecie tacy sami i ja nigdy nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. No ale wracajmy teraz do naszego punkowego przedszkola. Za chwilkę nasze rozmowy o Jarocinie, będzie już to część piąta i sobie o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Oczywiście muzyka z tego okresu też się pojawi. A teraz posłuchajcie sobie grupy LD50, dwa utwory. Pierwszy Love, a następny będzie Nie drgnij. Będzie to specjalna edycja, która została nagrana dla Liberation. Tak więc dwa utwory zespołu LD50 i za chwilkę słyszymy się ponownie.
Grupa LD 50, panel pozdrowień, Lenek w końcu się pojawił i napisał: cześć, już jestem. No a ja już na ciebie bardzo wyklinałem, że w ogóle zostawiłeś na zaprawie, no praktycznie wszyscy jesteśmy w komplecie dzisiaj, a tylko mówiłem, że właśnie Lenka brakuje, gdzieś tam się zaszył na balkonie lub w innym miejscu dziwnym. Zbliżamy się do godziny 19, co prawda jeszcze około 13 minut do 19, ale już zaczniemy nasz główny temat. Od 19 do 20 nasze rozmowy o Jarocinie. Dobra rzecz dla tych, którzy są za młodzi, żeby pamiętać ten festiwal, bo na pewno mogą się dowiedzieć fajnych rzeczy i posłuchać też wielu utworów związanych właśnie z tym wydarzeniem, jaki był festiwal Jarocinie. A dla starszych to będzie dobry motyw, żeby sobie jakoś powspominać i przypomnieć pewne może fragmenty, które już uleciały z pamięci. W każdym razie jest to już część piąta naszych rozmów. Cykl audycji, które zaczęliśmy już parę tygodni temu, które są właśnie poświęcone festiwalom w Jarocinie. Od ich początków aż do upadku roku 94. Tak więc festiwal widziany z różnego punktu widzenia różnych osób. Za chwilkę mniej więcej tutaj przedstawię wam, jak wspomina to wszystko Ziemowit Kosmowski. Pewnie nie znacie, ale jeżeli powiem, że jest to gitarzysta zespołów Subway, Ziemek, czy też grupy Brak, to myślę, że już bardziej będziecie kojarzyć. Tak więc za chwilkę co nieco od niego się dowiemy, ale póki co posłuchajmy, żeby się wprowadzić w ten klimat jarociński, to posłuchajmy jednego zespołu, który no bardzo często był określany jako gwiazda. I nie będzie to żaden Manam ani nic takiego. Moskwa z utworem Samobójstwa. Ej, proszę. Skwarek napisał na panelu pozdrowień, że wszyscy już są, nawet ja jestem. A ty znowu o tych czasach dinozaurów z Jarocina. No tak, zawsze lubiłem archeologię, zwłaszcza taką muzyczną, więc czemu nie? Chociaż jak się mogą czuć ci, którzy no, pamiętają te czasy, jakby to było wszystko wczoraj? To nieładnie by było tak nazwać to archeologią swoją drogą, tak więc z góry przepraszam. Tak więc żadnych dinozaurów, ci ludzie, wiadomo, są obecni wszędzie. To jest właściwie fajne. Ja się tak zastanawiałem, co się stało z tymi wszystkimi
tysiącami osób, które jeździły do tego Jarocina i zaskakujące jest to, wiem to z różnych rozmów ze znajomymi, że czasami można ich spotkać w naprawdę przeciwnych miejscach, nawet niekiedy dyrektorskich, bym powiedział, kierowniczych, i ci ludzie, no wiadomo, jak to w życiu bywa różnie. Czasami część się z nich zmieniła, potraktowała to jako zabawę, a część no pozostała mimo wszystko wierna tej muzyce i temu, co było. Zresztą tego też się dowiecie właśnie z tych wspomnień jarocińskich, bo różnie naprawdę się ci ludzie wypowiadają nieraz, czasami jest mi aż przykro, no ale lecimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, Ziemowit Kosmowski, gitarzysta zespołu Brak, po raz pierwszy w Jarocinie wystąpił z Brakiem w 1981 roku, wtedy śpiewał i grał na basie. Wiadomo, że jak każdy inny zespół, musieli najpierw zgłosić się do konkursu, to była naturalna kolej rzeczy, grali wcześniej po domach kultury i klubach, no wtedy to było w sumie fajnie z tymi domami kultury, że można było sobie tam iść i grać, albo ewentualnie mieć próby, w większości przypadków to zupełnie za darmo. No ale gdy się dowiedzieli o istnieniu Jarocina, to jak każdy zespół postanowili wysłać swoją kasetę i grali najpierw w sali w domu kultury. Można powiedzieć, że to był taki przegląd ostateczny, czy te zespoły się dostaną dalej, czy nie, czy zagrają na tym festiwalu, czy nie. I tak to mniej więcej wyglądało. Co mógł dać taki Jarocin? Wiadomo, że bardzo dużo, bo wtedy praktycznie nie istniała branża muzyczna, choć no ta obecna branża nie miała jeszcze okazji stać się prawdziwą branżą, ale powiedzmy, że obecnie jest konkurencja, obecnie kilkanaście czy kilkadziesiąt wytwórni płytowych, większych i mniejszych, działa kilkaset rozgłośni radiowych, w tym wiele lokalnych, mamy dzisiaj telewizję, internet, tak więc nawet jeśli ktoś stroni lub nie jest lubiany w mediach, to ma dzisiaj jakąś szansę zaistnieć, a wtedy można było jedynie wystąpić w tym właśnie wspomnianym Domu Kultury danej dzielnicy i zaistnieć no, w radiowej jedynce albo trójce oraz w jednym z dwóch istniejących programów telewizyjnych, ale to już było naprawdę osiągnięcie medialne i z tego co pamiętam, to pod koniec lat 80. dopiero coś tam zaczęło się dziać i pojawiały się jakieś takie przebłyski tych zespołów, czy też później już na początku lat 90. transmisje z Jarocina. No ale do tej trójki i czasami jedynki trafiało się dzięki takim właśnie wydarzeniom jak ten Jarocin. I po tym Jarocinie jako Brak, zespół Brak, pojawili się kilka razy tam u Marka Niedźwieckiego i u Piotra Kaczkowskiego, więc jak na zupełnie nikomu nieznaną kapelkę z Łodzi, to osiągnęli wtedy bardzo dużo. Mnie osobiście grupa Brak... jakoś nie rozumiałem jej muzyki, więc nie byłem zachwycony. Dlatego też bardziej tutaj w tych wspomnieniach jarocińskich skupię się może na tym, jak to mniej więcej te czasy wyglądały. No i fajna kwestia jest, bo są wspomnienia dotyczące instrumentów, jakie były wtedy obecne. Wiadomo, że teraz nie ma większego problemu z kupieniem dobrej gitary czy sprzętu. No ale na przykład ich gitarzysta Krzysiek grał na Jolanie. I nie była to żadna dziewczyna. To była czechosłowacka gitara, bo... wzorowana na amerykańskim Fenderze. Za to tutaj Ziemowic z kolei grał na polskiej gitarze basowej. Tak, nie do pomyślenia, że Polska mogła robić coś, jakieś gitary tym bardziej. Marki Defil. Ja pamiętam defile, że były bardzo ciężkie gitary. W każdym razie było to ćwierć pudło, czyli taka basówce z wyciętymi S-ami, coś jak basówka, ale też jednocześnie, nie wiem, mógłby ktoś powiedzieć, że to jest jakiś, no nie wiem, akustyk. W każdym razie podobne do skrzypiec, tak więc wygląd bardzo oldschoolowy. I miała, żeby było ciekawie, to ta basówka miała wyrwane progi, bo zupełnie nie stroiła, więc można powiedzieć, że grał na takim bezprogowym basie, prawie jak jakaś wiolonczela chyba, więc szacunek dla niego, że dawał ogarnąć w ogóle ten instrument, no ale to było po części punk rock i szalona muzyka, więc idealnie się to wszystko nadawało. Oprócz Jarocina bywały też inne imprezy, no, tak odskoczę trochę, było rockowisko w Łodzi, był kart rock w Jeleniej Górze, więc coś tam się działo, też organizowali różne przeglądy w mniejszych miastach, bo stało się to wtedy modne, no każdy chciał naśladować ten Jarocin, więc no robiono te koncerty, kilkadziesiąt nawet koncertów rocznie, coś tam się zaczęło dziać, najczęściej w domach kultury. I to było takie ortodoksyjne granie gitarowe, powiedzmy amatorsko-punkowe, ale wiadomo, to chyba jest taki najlepsze granie czyste, dlatego też przynajmniej dla mnie bardzo lubię te zespoły z lat 80. głównie.
Jeszcze takie ciekawostki dotyczące zespołu Brak, że później używali elektrycznego pianina Fendera. Czasami się to spotyka w jakichś punkowych kapelach, że jakiś nagle huk, czy też dźwięki dzikie się wydobywają z tych urządzeń. Niektórzy to mieli, chyba nawet depresja, kapela Depresja potrafiła coś tam z tego wyciągnąć, z tych instrumentów. No ale oni grali właśnie na Fenderze, które wtedy było czymś nowoczesnym, używanym głównie przez jazzmenów. Mieli też saksofon i kilku muzyków o jazzującym rodowodzie. Saksofonista, bębniarz, keyboardzista i basista. Tak więc troszeczkę też to się wszystko odbiło na stylu muzycznym. Ale jak już mówiłem, zespół Brak tak sobie średnio mi podszedł. Za chwilę więcej, ale żeby nie przynudzać, posłuchajcie teraz właśnie coś z wykorzystaniem właśnie takich dziwnych sprzętów elektronicznych. Kapela trochę zimnofalowa, mógłbym powiedzieć, a nawet bardzo. Czerwień się Marysiu z utworem ZX81. Pełno ludzi, nie widać chmur. I krzyk, i mój krzyk wdzierał się w tłum. I nikt nie słuchał mych słów. Mówiłem im o drzewach wysokich, zielonych, że kiedyś ludzie mieszkali w swoich domach. Mówiłem im o pięknych ludzkich uczuciach, że dużo jest jeszcze dobroci w ludziach. Roboty naszej ery, chodzące komputery, czołgi, kamienie, lasery, promienie. Roboty naszej ery, chodzące komputery, czołgi, kamienie, lasery, promienie. Nowe skały, blok i mur. Wokół pełno ludzi, nie widać chmur. I krzyk, i mój krzyk wdzierał się w tłum. I nikt nie słuchał mych słów. Mówiłem im o drzewach wysokich, zielonych, że kiedyś ludzie mieszkali w swoich domach. Mówiłem im o pięknych ludzkich uczuciach, że dużo jest jeszcze dobroci w ludziach. Betonowe skały i mur. Roboty naszej ery. Tacy wielcy, a jednak tacy mali. Betonowe skały i mur. Wszyscy się śmiali, tacy wielcy i dumni, a jednak tacy mali. Nikt mnie nie słuchał, wszyscy się śmiali, wielcy i dumni, a jednak tacy mali. Nikt mnie nie słuchał, wszyscy się śmiali, tacy wielcy i dumni, a jednak tacy mali. Nikt mnie nie słuchał, wszyscy się śmiali, wielcy i dumni, a jednak tacy mali. Betonowe skały i mur.
ciekawy, może nie tak bardzo punk rockowy utwór, ale fajny. Czerwień się Marysiu i oni nagrali ten utwór w studio, pewnie w Domu Kultury tak naprawdę, w 1989 roku. Przypominam tytuł utworu ZX81. Lenek napisał, że podobnie brzmią do Zaczarowanego Ołówka. No po części tak, może nie grają tak żwawo, bardziej tak zimnofalowo, ale jakieś elementy wspólne są na pewno. Skwarek tutaj napisał chyba a propos Jarocinie, że ci ludzie śpią narąbani w rowie. Okej. Okay. Inka napisała, że czasem nadal można grać w domach kultury, na przykład w moim małym mieście. Nawet zdarzyło mi się mieć tam próby, no ale niestety nie było już tak fajnie, że za darmo trzeba było się zrzucać co miesiąc. Ale to i tak dobrze, że mieliście opcję właśnie, że te próby mogły się tam odbywać, bo ja pamiętam w głównym wojewódzkim domu kultury nasza prośba została odrzucona ze względu na to, że budynek jest stary, gmach jest stary i na pewno nie wytrzymywałby rock'n'rollowych dźwięków, czy też rockowych dźwięków. Już nawet nie mówiłem, że to punkowa kapela, po prostu powiedziałem, że rockowa, wiadomo. Ale byli czujni. Myślę, że wygląd mógł mnie zdradzić troszeczkę. No nic. Ja jeszcze tylko dopowiem zdanie od tego basisty Braku, który powiedział, że później te Jarociny no niestety podupadały i się zmieniały. I jeszcze taki cytat od niego, że nie chcę mówić o ideologii, bo sztuka, która się nią posługuje, staje się publicystyką, ale trudno mówić też o braterstwie, bo to śmiesznie zabrzmi, ale między tymi brygadami punków snujących się po Jarocinie a muzykami powstał pewien rodzaj szacunu. To się później zmieniało, w kolejnych Jarocinach zdarzały się krwawe burdy i świat punk rocka zmieniał się w świat połączonego punk rocka, trashu i elementów beznadziejnie faszyzujących i później zniknęła ta komitywa punk rock'n'rollowa. No później to chyba wyglądało tak, dobrze to ujął Smalec z Zielonych Żabek, że właśnie później to było tak, że te grupy punkowe miały swoich kibiców. I chyba bardzo mi się to określenie spodobało, dlatego je zapamiętałem, bo po części coś w tym jest. Dobrze, kolejna osoba, kolejne tutaj wspomnienia, które chciałem wyciągnąć na wierzch, jest to Tomasz Kożuchowski, czyli Gogo Schulz, perkusista zespołów Tilt, Moskwa, Armia, tak więc myślę, że bardzo tutaj warto co nieco tylko przypomnieć, jak on widzi ten Jarocin ubiegłych lat. Pierwszy raz pojechał do Jarocina z grupą Tilt, było to w roku 85. Niestety za wiele szczegółów mówi, że no nie zachowało się jego pamięci, nawet nie wie gdzie spali, bo to były takie szalone czasy, że piło się dużo piwa, wódki się nie piło, bo praktycznie była nie do kupienia, ale nikt na to nie zwracał uwagi. Ważny też był bardzo koncert. Tak więc koncert wypadł im naprawdę nieźle. Grali już jak robiło się ciemno. I zagrali m.in. Runął już ostatni mur, o jaki dziwny, i był niezły czat, tylko później nieco zmienili repertuar, grając bardziej delikatne utwory, takie jak Mówię Ci, że... No, towarzyszyła im wtedy Kasia Szczot, obecnie znana jako Kajach, tak więc warto to wspomnieć. I to był mimo wszystko, mimo tych takich delikatniejszych utworów, to wspomina to, że dali naprawdę ostry koncert. Ale prawdziwy Tilt to ten z 79 roku, z Tomkiem Lipińskim w składzie oczywiście. W drugim Tilcie już troszeczkę ten skład był inny, to też przekładało się na ten muzyczny styl niestety. Ciekawie też, że w trakcie ich koncertu spadł niesamowity deszcz. To była potworna ulewa, zalało cały plac, ale ich koncert na tym nie ucierpiał, nie został przerwany, bo ludziom deszcz nie przeszkadzał. Oni przychodzili wtedy słuchać muzyki i mieli gdzieś, czy deszcz pada, czy nie pada, ważne były te dźwięki. Koncert trwał wtedy około 40 minut. Mieli też taki, jak każde zespoły, mieli taki limit, którego nie mogli przekroczyć. Nie można było grać ani minuty dłużej. Prawdopodobnie wtedy po prostu odcinali prąd i do widzenia. No może nie, ale na pewno jakieś tam problemy z tego powodu by były. No i to były, jak sam wspomina tutaj, punkowe czasy. Skończył się stan wojenny i ludzie byli spragnieni czegokolwiek. Wtedy o wszystko trzeba było walczyć. Tak on to wspomina, że o ubiór, o muzykę, a liczyła się właściwie głównie muzyka. Wykonanie już mniej, chociaż dla niektórych miało to ogromne znaczenie. Dziwne czasy, bo popałki do perkusji wspomina, że chodził w Jarocinie do takiej jednej pani na metę, na mieszkanie i ona sprzedawała te pałki do perkusji z piekarnika, tak jak gorzałe. Przywoziła je z Łodzi, trzeba było do niej zapukać w specjalny sposób.
No i to taki sposób chyba, no nie wiem, nie znam sposobu, ale to brzmi jak jakieś dealowanie jakimś zakazanym towarem naprawdę. A to były tylko pałki do perkusji. Jeszcze, żeby było ciekawie, mówi, że w ten sam sposób zaopatrywał się na przykład perkusista grupy Lady Punk. No właściwie wszyscy się tam zaopatrywali. Takie to były czasy, że dużo się grało i chciało się grać, więc to nieważne jak dokładnie. Oczywiście warto też powiedzieć to, że Tomasz, czyli Gogo Schulz, grał także w zespole TZN Xenna, który nie chciał wystąpić na Jarocinie. I został on zapytany dlaczego, jakie jest jego zdanie. Okazuje się, że pojechali najpierw na TZN Xenną na Open Rock do Krakowa, zagrali tam koncert totalnie pijani, a występowały tam no takie zespoły jak Trawnik na przykład. Jednym słowem, zawodowe kapele, które naprawdę grały na wysokim poziomie. No a oni tam pojechali z ogromną załogą, prawie 100-osobową, taka armia TZN Xenna, i urządzili tam prawdziwą demolkę. I nie wiadomo dokładnie, czy na tym konkursie się ich przestraszyli, czy może uznano, że no są inni, i w każdym razie wygrali. I nagrodą był wyjazd do Jarocina i perspektywa zagrania koncertu na dużej scenie, ale byli za bardzo zbuntowani i jako TZN Xenna twierdzili, że Jarocin był wtedy milicyjny ubeckim festiwalem i powiedzieli nie. Jeśli tam gra jakaś budka suflera czy inny perfekt, to oni to mają w dupie i woleli zagrać na przykład kolejny koncert w Remoncie, tam gdzie grywali praktycznie co tydzień. No i nie pojechali do Jarocina. Wszyscy się bardzo zdziwili, że no jak można olać najważniejszy festiwal w Polsce. Swoją drogą to było ciekawe takie trochę buntownicze zachowanie. To był rok 83, jeżeli ktoś by tam chciał dociekać daty. No i cóż, ich właśnie ulubionym klubem TZN Xenny to był Remont, był to ich ukochany klub, w którym grali raz w tygodniu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się tym ludziom to nie przejadło, ale tak właśnie było. Mieli też swoją wierną załogę, która wchodziła do klubu z szybami, dosłownie. I tak właśnie co tydzień się działo. No, na pewno szklarz, który wstawiał te szyby, miał niezły dorobek. W każdym razie, no ludzie chcieli słuchać innej muzyki, takiej właśnie jak TZN Xenna, i jednego tygodnia grali z Deserterem, drugiego z Deuterem, czy jeszcze kimś innym, i to były kapitalne koncerty, a ludzie się nie mieścili. Takie to były czasy. Dobra, posłuchajmy teraz znowu Brzytwa Ojca, utwór Giną Miasta z 87 roku. Giną Miasta! Przedzierany, a tak idą przez brodę wielkiego miasta i nasycam się jeszcze jego widokiem, giną miasta. A zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie giną miasta. A zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie. Nowe dzielnice, martwi ludzie, puste ulice i zdobywią kominy. Ryszloki płyną, a miasta powoli od brudu giną, giną miasta. A z nimi ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie giną miasta. A z nimi ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie. Za drugim kichają z powierzchni naszej planety, lecia stoją z boku tego wszystkiego i palą się na gruzy. Miasta mojego giną miasta, a zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie giną miasta. A zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie giną miasta. A zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie giną miasta. A zginni ludzie, wszyscy giniemy, w technicznym brudzie. Thank you.
nasza cywilizacja. Spójrz przed siebie na horyzont, który powoli koniec niczym, niczym. Brzytwa ojca, 87 rok, giną miasta. Panel pozdrowień, Kasia napisała tutaj do Skwarka, a propos Jarocina, że nie wszyscy śpią w rowach. I zgadza się w tym, niektórzy śpią na trawniku, w parku, w namiotach, wszędzie można spać generalnie. Skwarek tutaj a propos napisał, skąd bierzesz te wspomnienia? A, bo ja to wszystko, synu, przeżyłem. A tak na serio, to wspieram się w dużej mierze serią. Właściwie to wyszło kilka tomów. Ciężko nazwać serią, ale jest to seria Grunt to Bunt, rozmowy o Jarocinie, Grzegorz Witkowski i też strona jarocin-festival.com. Kiedyś bardzo dużo też się wspierałem tą stroną w przygotowywaniu swoich pierwszych audycji, dawno, dawno temu, parę lat temu. No właśnie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany jakąś bardziej zgłębić ten temat, o którym tutaj opowiadam, bo ja tylko tak wyrywkowo, tylko takie smaczki wam przedstawiam, to właśnie odsyłam Grunt to Bunt, rozmowę o Jarocinie. My akurat przerabiamy ten pierwszy, więc zapraszam, tak, można sobie zgłębić wiedzę. Skwarek napisał, że czytał wszystko. No właśnie, napisałeś, czytałem, mam wszystkie tomy. Na początku myślałem, że powiesz, że tylko mam, a już przeczytać to inna sprawa. No ale spoko, czyli jesteś obeznany w temacie, można powiedzieć. Ale i tak widzę, że cię audycja nie nudzi i dobrze. Okej, co jeszcze? Kolejna osoba, którą troszeczkę chciałem tutaj wam przedstawić, może nie jest jakoś tam wybitna, ale ma też właśnie kilka takich fajnych wspomnień. Jest to Leszek Cichoński, gitarzysta grupy CDN. Nie mam pojęcia, co to za kapela i chyba nigdy ich nie słyszałem. I też pedagog, tak więc fajnie będzie takie punkty widzenia sobie poznać, pedagoga, czemu nie. Gdzie pierwszy raz w Jarocinie był już z tym zespołem CDN, był to rok 82 i mało osób wie w ogóle, ja nie wiedziałem na przykład, że w tej grupie CDN śpiewał wówczas Paweł Kukiz i była to jego pierwsza kapela, a grali takiego heavy rocka, bazującego trochę może nawet na AC/DC. I właśnie, no nie mam niestety żadnego utworu tego zespołu. Może to i dobrze, po co sobie psuć wieczór. No ale właśnie, Paweł Kukiz, jego pierwszy zespół CDN. To był rok 81, jak ten zespół powstał. Wtedy Leszek chodził na Politechnikę i wtedy tam były we Wrocławiu takie jam sessions różne. Odbywały się one w klubie Index, a także w klubie Rura. Z tym, że to drugie miejsce było w owym czasie ekskluzywne. Wstęp był tylko na legitymację studentką, albo trzeba było kupić bilety. W Indeksie ten jam session, właśnie tam z tym zespołem CDN, właśnie tam robili różne takie swoje występy. Później grano na koncertach i jakieś tam różne przeglądy też były organizowane. Brały udział wielkie zespoły w tym wszystkim, Jam, TSA, Ogród Wyobraźni. I to było dość szokujące doświadczenie, bo z ulicy można było trafić na jam session, a tydzień później, tak jak w przypadku tego zespołu CDN, grało się dla paru tysięcy ludzi. I to było możliwe właśnie w parę tygodni, a właściwie w tydzień dla niektórych. No i właśnie, pojawili się w taka sytuacja, że szukali wokalisty i w końcu trafili właśnie w tej jamowej sytuacji na Pawła Kukiza, z którym zaczęli bawić się tą muzyką. On wymyślał jakieś teksty, razem tworzono piosenki, w ten sposób powstał program i w klubie Rura sklecono materiał demo właśnie do Jarocina. Trzeba przyznać, że nagrania wypadły nieźle, przynajmniej tak tutaj mówi ta osoba, jak na zespół stawiający pierwsze kroki na profesjonalnej scenie. Zostali zakwalifikowani od razu do finału, pojawili się na scenie w Jarocinie w przeglądzie zespołów i chyba zajęli tam piąte miejsce, ale mieli też duże szanse na wyższe. W każdym razie głos Pawła na pewno miał tutaj duże znaczenie i to było pierwsze zaistnienie na scenie w Jarocinie właśnie, tak jak mówiłem, 82 rok. Na jakim sprzęcie grano też tutaj wspominają, no niektórzy tu mieli, widzę, Fendera, Marshalla, tak więc no wyższa półka, widzę, że ktoś tu miał jakąś ciocię czy kuzyna w Stanach Zjednoczonych, bo nawet tutaj ta osoba, co wspomina, miał gitarę Gibsona, więc no
myślę, że bez jakichś kontaktów za granicą albo dolarów przynajmniej się nie obyło. No ale jak wyglądali na scenie? Mieli pomalowane przez kogoś koszule, jakieś znaki w stylu pacywki. Przed graniem raczej nic też nie przyjmowali, żadnych tam narkotyków. Nie musieli się też jakoś tam sponiewierać, żeby wyjść na scenę. Traktowali to jako przygodę, ale na pewno nie jak znaczącą sytuację w jakimś tam życiu decydującym o jakiejś tam karierze. Nikt wtedy nawet nie myślał, że można by być zawodowym muzykiem, bo tak naprawdę w tamtym okresie, w latach 80., tak naprawdę żadna kapela punkowa nie mogła pobierać żadnej kasy, ponieważ nie mieli na to papierów. Trzeba było mieć ukończoną szkołę muzyczną, żeby w ogóle być artystą. A więc to warto też wspomnieć. Myślę, że wiele osób teraz, oczywiście, że nie ma żadnej szkoły muzycznej, mimo wszystko są świetnymi muzykami, bo się ma po prostu chyba talent i ma się coś w sobie. Co jeszcze tutaj wspominają? Właśnie, jest fajny temat poruszony przez niego, że to był rok 82 i trwał stan wojenny i zdziwiło wszystkich to, że Sopot na przykład, ten festiwal taki bardziej znanych kapel, odwołali, Opole odwołali, a Jarocina, tego punkowego, rockowego, nie odwołali. No i wydaje mi się, że wtedy troszeczkę inaczej na to wszystko się patrzyło, żyło się tym wydarzeniem. I może, tak jak niektórzy mówią o tym słynnym wentylu bezpieczeństwa, ale też może po to, żeby tą młodzież, która przecież walczyła wtedy na ulicach, trochę od tej ulicy odciągnąć. Jak wiadomo, skutek jest taki, że i tak pojawiało się tam mnóstwo kapel z antysystemowym przesłaniem. I to na pewno nie powstrzymało tej młodzieży przed tym, żeby głosić jakieś różne dziwne hasła na komunę. Też po części to wszystko było spowodowane, że był taki boom na muzykę rockową, więc jakoś ten Jarocin mimo stanu wojennego się odbył i mnie też bardzo właśnie to dziwi. Dobra, posłuchajmy sobie może teraz coś innego, po części coś ciekawego na pewno. Kilka razy ten utwór już prezentowałem u mnie w radiu na audycji. Jest to taki bonus utwór, który został umieszczony na płycie Czar Zły Postregimentu. Tak więc zapraszam utwór Kolory, który jest troszeczkę bonusowy, troszeczkę zmieniony. Potracają mnie w dymu i desicą do nich.
Post Regiment Kolory, troszeczkę inna wersja. Pamiętam, kiedyś czytałem wywiad z wydawnictwem Kukuryku, niegdyś no, dość prężnie działającym wydawnictwem, i wydawali właśnie oni pierwszą kasetę Post Regimentu. Powiedzieli, że ta sprzedaż szło no, po prostu w tysiące. Jeżeli tak by się teraz działo, to pewnie zespół by dostał złotą płytę, że ile tylko tego Post Regimentu nie zrobili, to to wszystko od razu schodziło, że to było najbardziej taki pożądany zespół. Myślę, że tak samo jak było z kasetą Walczmy o swoje prawa grupy Smar SW z wydawnictwa Silverton, gdzie tak naprawdę z zespołu, czy też ludzi, no właśnie, którzy tworzyli tę muzykę, to tam nie za wiele dostali z tej całej puli, bo ta kaseta też była jedną z najlepszych sprzedających się wtedy właśnie. Smar SW, Walczmy o swoje prawa, i większość osób, jakie znam znajomych, to właśnie ma oryginalną kasetkę, więc no naprawdę to było coś. No ale wtedy to były troszeczkę inne czasy, więc piractwo też się miało dobrze, ale nawet nie o tym mówię, bo teraz też jest podobnie, że wszystko kopiujemy. Chodzi o to, że te wytwórnie to tak naprawdę no, całą garżę zabierały dla siebie. Chociaż pewnie tak samo jest i dzisiaj. Dobra, jeszcze parę słów chciałem dopowiedzieć a propos Leszka Cichońskiego. Powiedział, że generalnie to był dość ciężki czas i można było czuć, że ta komuna coraz bardziej przyciska ludzi, więc tym bardziej może dlatego tego Jarocina nie odwołali wtedy, bo jak sam wspomina, było dużo ograniczeń generalnie i akcje policji, milicji wtedy w większych miastach we Wrocławiu dało się wyczuć. Na przykład na jego ulicy była barykada wtedy i strzelano po oknach. Taką presję odczuwało się dość boleśnie. I to był właśnie początek lat 80. Później w roku 89 cały ten entuzjazm i ta wolność, no wiadomo, że zdechło. Ludzie mówili, że idzie nowe, ale wiadomo, że jakie to było nowe. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami i ucierpieli właściwie to ci strajkujący najbardziej. Co jeszcze? Na początku lat 90., chyba w 93 roku, prowadził on w Jarocinie warsztaty. Trochę mało znany wątek, ale dotyczy Jarocina. I były to takie pierwsze warsztaty muzyczne dla zespołów i dla młodzieży. Na zakończenie mieli jeszcze zagrać na scenie amfiteatru, przypominam rok 93, jako kadra prowadząca. Czekali na swój koncert, lecz niestety właśnie wtedy zaczęła się słynna zadyma, tak więc mówi, że z przerażeniem obserwował, jak tłum goni paru bramkarzy. Koncert oczywiście się nie odbył, zadyma była potężna. To może tak przy okazji, jak już tak dymimy, to posłuchajmy sobie grupy Smar SW dla tych, którzy zapomnieli. To jest kawałek do tych, którym zabrakło sił, by stawić czoła przeciwnościom losu. Do tych wszystkich, którzy dali się pokonać pieniądzom, niepewności jutra i torturom szarej codzienności. Do wszystkich tych, którzy zapomnieli. Panel pozdrowień. Inka napisała: jestem ciekawa, czy gdzieś można dostać jeszcze tą kasetę, bo chętnie bym kupiła. Nie wiem, czy chodzi o Smar SW, Walczmy o swoje prawa, Inka, czy też chodzi ci o tą pierwszą kasetę Post Regimentu, ale na
oba te pytania odpowiem, że tak, można. Jeżeli chodzi o Smare Zło, no to tylko pozostają aukcje różne internetowe, ale widziałem parę razy właśnie, że ktoś sprzedawał kasetę Smare Zło właśnie oryginalną. A jeżeli chodzi o Postregiment, to do tej pory są wznawiane te płyty już w formie płyty, więc jest nieźle. No te pierwsze płyty Postregimentu można bez problemu nabyć w większości sklepach muzycznych, czy też wydawnictwach jakichś mniej, takich bardziej punkowych, mniej zależnych, i bez problemu nabędziesz tą płytkę, więc myślę, że to jest wykonalne. Tutaj Skwarek nam trochę spoileruje nasze przyszłe audycje, bo mówi, że jeszcze w kolejnych tomach jest wywiad z Wielonkiem, który grał wtedy w zespole Ang, a w którymś tomie też tutaj Skwarek pisze, że Jarocin w 82 mógł się odbyć z powodu silnego wpływu Kwaśniewskiego, który był ministrem do spraw młodzieży, na sekretarza, zresztą Kwaśniewski był w tym roku na Jarocinie. No tak, z tym Kwaśniewskim to o niej się wiele mówi, zresztą też jest ten motyw poruszany i widoczny jest na filmie Fala. No ale czy ja wiem, czy aż on tak, od niego chyba tak bardzo to wszystko nie zależało, ale cóż, zobaczymy. Dobra, nie tak patrzę na czas, 19.30, przypominam, że jeszcze pół godziny naszych rozmów o Jarocinie, przeplapanych właśnie taką muzyką, jaką słyszycie, jaką słuchacie do tej pory, a później od godziny 20 do 21 czas antenowy dla Was, czyli piosenka na życzenie, kiedy to Wy proponujecie dane utwory i po prostu jedziemy z taką luźną rozmową godziną, a następnie od 21 oczywiście zakończenie audycji. Przypominam też, że audycja dzisiaj jest nagrywana. Dzięki, Kuba, bardzo za wsparcie techniczne i mam nadzieję, że jakieś dalsze rzeczy się z nią będą dziać, typu wrzucona zostanie na YouTube, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, więc będziecie mogli sobie odsłuchiwać nieraz audycji, mimo że na przykład nie będziecie mogli, to będziecie mogli sobie ją odsłuchać później. No nic, kontynuujemy temat rozmów o Jarocinie. Kolejna osoba, którą tutaj chciałem co nieco opowiedzieć z jego wspomnień, jest to Grzegorz Brzozowicz. Jest to postać troszeczkę inna, dziwnie pasująca do Jarocina, bo jest to dziennikarz i animator kultury, więc jego spojrzenie na pewno będzie zupełnie inne niż takich zespołów, czy też nawet organizatorów festiwali. Ale jest to i tak mimo wszystko osoba interesująca, bo może Was zaskoczę, ale on właśnie od 81 roku robił koncerty w klubie Remont w Warszawie i był wtedy bardzo napalony na polską nową falę, na punk rock, i budowali to wszystko od podstaw. Nie chodziło o jeden festiwal w roku, na który wszyscy zjeżdżają się i jest takie wspólne święto. Chodziło mu o to, co zespoły mogą robić przez pozostałą część roku. Dlatego właśnie wymyślił sobie, że co piątek w klubie Remont będą koncerty. I tego się trzymał do końca jego obecności w klubie przez długi czas, bo do roku 88, czyli 7 lat. Dodatkowo w latach 85-88 robił festiwal Poza Kontrolą, też dość znany, który był kontynuacją toruńskiego festiwalu Nowej Fali. I on widzi ten Jarocin festiwal w sposób dość krytyczny. I chociaż docenia Chełstowskiego i uważa, że to pierwsza planowa postać, no to jednak ten festiwal niezbyt mu przypadł do gustu. Mówił wręcz, że Chełstowski to taki farbowany lis, bo nie miał pojęcia o tej muzyce, nie wiedział, co to jest nowa fala, co to jest punk rock i z czym to się je, ale za to był cudownym organizatorem i takim społecznym socjologiem, który wyczuł, że istnieje takie pewne zjawisko, którego sam w trakcie festiwalu się uczył. Uczył się mentalności tych ludzi, Chełstowski uczył się tej muzyki, koncentrował się na tekstach, spoglądał na społeczny wydźwięk całości, natomiast tutaj Grzegorz był bardziej zaangażowany strefę muzyczną, tak więc dobrze się znał na tej nowej fali i interesował się wszystkim, czego nie puszczano w polskim radiu. Czyli naprawdę jak na dziennikarza, to myślę dość nieźle, bo raczej podajemy to, znaczy raczej bierzemy to, co jest nam najłatwiej, czyli z mediów, a tutaj gość postanowił poszukać i dotarł do takiego prawdziwego, że tak powiem, punk rocka. W każdym razie on w swoich działaniach był w pewien sposób w opozycji do Waltera, ale go nie krytykował. On robił swoje, Chełstowski robił swoje, a mimo wszystko tutaj Grzegorz jeździł na Jarocin, który i tak też podpatrywał może jakieś zespoły. To było właśnie ciekawe, bo podpatrywał zespoły, które notabene jakoś tam nie były
odznaczane na tym Jarocinie, a on je właśnie wychwytywał, że naprawdę super grają i bierzemy ich na festiwal, na przykład poza kontrolą, czy właśnie gdzieś tam do hybryd, czy do innych klubów. Tak więc to wszystko było nawet fajne, że on jeździł na te Jarociny i według własnego gustu wybierał te zespoły i przypomina, że to nie były zawsze te zespoły, które Jarocin wygrały, tylko no właśnie, jakoś tak według swoich tam preferencji. A i jeszcze tutaj on podkreśla, że a propos zimnej fali, którą Chełstowski uwielbiał, no to tutaj Grzegorz miał zupełnie inny punkt widzenia. Był też mały konflikt, mały zgrzyt, który powstał właśnie w Jarocinie w 1985 roku. Wtedy to zamiast recenzji o Jarocinie poszedł na okładkę non-stopu Szczepan z grupy Z Po Prostu i napisali taką recenzję, że to wszystko gówno i dali wywiad właśnie ze Szczepanem. Tak więc Walter Chełstowski, organizator Jarocina, znanego na całą Polskę, dostał niezłej piany. No cóż, można powiedzieć, że nie miał w ogóle poczucia humoru, ale no nie dziwię się, że ktoś za to odpowiedzialny no został tak potraktowany. No nic. Jak wiecie też, warto wspomnieć, że Walter tam Chełstowski nie zawsze organizował festiwal w Jarocinie. Była na krótko tam odszedł, no ale później wrócił w latach 90. Zrobił dwie edycje Walter Chełstowski z Owsiakiem. Teraz może powiemy sobie co nieco, że pojawiła się taka postać w latach 90. jak Jurek Owsiak. Nie wiem, czy znacie, może znacie. Też się stylizuje gość na takiego przyjaciela młodzieży i nie wiem jak na to patrzeć, jak to rozumieć, bo ta młodzież mu faktycznie ufa. W każdym razie, w latach 90. między organizatorem w sumie Jarocina a Owsiakiem doszło też do pewnego konfliktu. Przecież pierwsza wielka orkiestra świątecznej pomocy, o tym się nie mówi, to była w zasadzie w Jarocinie. I to był pomysł właśnie Waltera Chełstowskiego, a nie Owsiaka. On miał wtedy genialne pomysły, ale dlatego też mówiło się, że orkiestra, mówi się teraz, że orkiestra to Owsiak, a to przecież był Walter Chełstowski i Owsiak. No ale wracając do Jarocina, to teoretycznie nikt z następców Waltera Chełstowskiego nie popełnił jakichś tam gigantycznych błędów. Później festiwal był robiony przez Kubę Wojewódzkiego. Też może znacie takiego celebrytę, który tutaj bardzo się kreował, czy też kreuje w telewizji na taką niezależną postać. To jest jego festiwal w roku 93. Kuba Wojewódzki go jakby organizuje. Wtedy też Marlboro było sponsorem. I wiadomo, duże zamieszki z tego powodu się odbyły, co w sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo to loga były wszędzie i bardzo rażące, tak więc to były takie pierwsze objawy bardzo sprzedanego festiwalu. No a wiadomo, że do Jarocina jeździło się też, żeby być, a nie po to, żeby coś manifestować. Istotą festiwalu była potrzeba młodych ludzi do tworzenia takiej pewnej wspólnoty, którą tworzyli, no subkulturowej też, no ale mimo wszystko wspólnoty. Co jest przerażające tutaj, to że fakt, że gwiazdy z tego festiwalu, które działają do dzisiaj, a które wychowały się na tym festiwalu jarocińskim, czy też powstały dzięki niemu, tak mocno się skompromitowały. I standardowym przykładem jest Tilaf, chociaż wiele też zagranicznych, czy też swoich, no bardziej obecnych zespołów, które też były zaangażowane w scenę jarocińską, teraz można powiedzieć, no nie to, że poszły w komercję, ale myślę, że udają. Myślę, że nie mają już o czym śpiewać, bo jak się mogą buntować takie zespoły jak Tila, czy też Wielkie Gwiazdy, kiedy no tak naprawdę to jest już im dobrze. No ale to będzie temat, już się zagalopowałem w tych wszystkich myślach na inną audycję a propos komercji i różnych takich rzeczy. Już w sumie kiedyś rozmawialiśmy nawet o tym. No nic, posłuchajmy coś może z innej beczki, że tak powiem. Utwór nagrany w Jarocinie w 1983 roku. Czterech Kopniętych i Fred, Alicja w Krainie Czarów. Zapraszam. Mała korekta, instytucja gra obecnie. Szuka szczęścia i dolarów. Ronald Reagan.
Dopiero odcinek 83 nagrywany Grundingiem, a proszę bardzo. I jeszcze tak tutaj rozmawiam z niektórymi na osobności a propos tych Jarocinów już lat 90. Marlboro, tych całych kwestii, no to też nie zapominajmy, że prowadził niektóre wydarzenia Krzysztof Iwicz i można go znaleźć i obejrzeć na YouTubie, jak niektóre zespoły zapowiada. No współczuję, ale mimo wszystko nieźle na tym wyszedł, jak już tak się zahaczył do tej telewizji. I też podobno tutaj Kuba podpowiada, że a propos jeszcze Wojewódzkiego, jak już organizował ten festiwal, no na pewno znacie takiego gościa jak Kasa, albo przynajmniej słyszeliście o nim co nieco, no to w jakimś artykule on opowiadał, że grał w zespole Dauna, taka nazwa, i właśnie Wojewódzki go no, nie dopuścił, nie przepuścił przez eliminację na Jarocinie, powiedział, że nie nadają się, koniec, taka jako ciekawostka. Jeszcze jako ciekawostka powiem, że nie wszystkie zespoły były chętnie widziane na Jarocinie, nawet te sławne, i tak na przykład Kult miał takie jakieś trudności z dostaniem się tam, nigdy nie był zapraszany, pomimo tego, że na przykład na Rubregę w końcówce lat 80. sala była wypełniona po brzegi. Jarocin dopiero później jakby wystosował pismo, że może zagracie u nas. No ale jak już się Kult dostał wtedy, no to grali praktycznie co chwila, w każdym corocznym Jarocinie. No ale wróćmy do samego festiwalu. Tutaj nasz kolega dziennikarz opowiada, że no to były jego początki działalności dziennikarskiej, więc wszystkie profity z tym związane były bardzo miłe, jeżeli chodzi o Jarocin Festiwal. Zaskoczeniem typu, o, nie muszę spać na polu namiotowym, bo jako dziennikarze spali w kwaterach prywatnych albo podrzędnych hotelikach daleko od Jarocina, bo niektórzy mieszkali nawet w Kaliszu. No i jak sam wspomina, pamięta cudowny ośrodek w Żerkowie z basenem typu beton, w którym trawa rosła. Ale to było super. Niedaleko był PGR ze stadiną koni w zupełnej głuszy. Same pola i po środku hotel połączony z restauracją. No i jeździli tam na obiady, które były genialne i niedrogie. No to był taki inny świat po wyjeździe z tego jarocińskiego, no powiedzmy syfu, gdzie wszyscy leżeli, pili mleko i jedli bułki. No ale to była taka oaza. Tylko że bez alkoholu, bo wszędzie była prohibicja. Wracając jeszcze do festiwalu, przyjeżdżała tam rozgłośnia harcerska, która nadawała swój program Radio Nieprzemakalnych. To był hit, można powiedzieć, który zaczął się od Jarocina. I ta rozgłośnia, no można ująć to, od roku 84 ostro działała i się nawzajem z Jarocinem wspierała. Taka, można powiedzieć, wylansowała Jarocin, ale też ten festiwal pomógł wylansować rozgłośnią harcerską. Tak więc taka koegzystencja. Prasowe konferencje wtedy w Jarocinie, w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbywały się, potem w Urzędzie Miasta i na koniec w pałacyku na terenie parku. To były prawdziwe popisy Waltera Chełstowskiego, który był doskonałym oratorem. Trzeba go pochwalić za to, że jak potrafił, no, że potrafił wybrnąć z ataków prasy lokalnej i centralnej, która z Jarocina chciała po prostu zrobić zjazd narkomanów i pijaków. Oni wyciągali sprawy bijatyk między milicją a pankami, a Walter miał gotowe już argumenty na wszystko i tak potrafił żonglować, że w ogóle no ciekawie radził sobie z władzą. Bo dla władzy wszystko było w porządku. Kontrolowali tylko, czy nie będzie jakiejś działalności antypaństwowej wtedy, a jeżeli już pojawiły się ulotki, to w liczbie mało proporcjonalnej w stosunku do no, możliwości wykorzystania Jarocina. Teksty ze sceny, owszem, czy Dezertera, czy wczesnych Róż Europy, no wiadomo jakie były teksty ze sceny, ale nie było narkotyków jako takich, jeżeli już się pojawiały, to pojedyncze przypadki. Nie mówimy tutaj w latach 90., gdzie no worek budaprenu i tak dalej, no to niestety był standardem. Ale wcześniej była straszna bieda, tak więc kogokolwiek tam można było, kogo byłoby tam stać na jakieś narkotyki. Mleko i bułka to była podstawa Jarocina. A wróćmy jeszcze do tych konferencji prasowych, bo wiadomo, że tak jak dzisiaj, dziennikarze interesują się tylko sensacją, niczym innym, i większość przyjeżdżała nie wiedząc nic o tej muzyce, która jest no, na festiwalu. Trzeba było im sprzedawać czystą statystykę, którą właśnie Walter Chełstowski prezentował fenomenalnie, że tyle zespołów, tyle zgłoszeń i tak dalej. A potem były pytania, a dlaczego nie ma kibli i tak dalej. Tak więc na konferencjach głównie na takich sprawach się koncentrowano. Był wyraźny podział na tych, którzy znają się na muzyce, i na resztę. Dzienniki musiały mieć informacje o tym, ile osób aresztowano pierwszego dnia i
To była taka negatywna kampania względem tego festiwalu, która nigdy nie stała się groźna. Chodziło o to, żeby pokazać hołotę, która poguje w tym kurzu. Oczywiście zagrożenia wisiały w powietrzu, były bitwy między punkami i skinami, były też z milicją, która była zdezorientowana i tak naprawdę to nie miała pojęcia już kogo ma bić i za co. Był też duży wpływ kościoła wtedy, chociaż nie na samym festiwalu. Młodzi ludzie tam chodzili do tej oazy chrześcijańskiej, dostawali jedzenie, duchowni robili kanapki, tak więc no coś niespotykanego chyba dzisiaj i generalnie fajna atmosfera. Zadziwiające też było to, jak mieszkańcy traktowali ten festiwal, bo było zero agresji. Myślę, że dla nich w szarzyźnie polskiej prowincji to było prawdziwe święto. Tak więc wewnątrz Jarocina nie było jakichś tam protestów czy ataków. Były dopiero w latach 90., gdy festiwal się już skończył. Problemy i zadymy, jakie się pojawiały, często były prowokacjami robionymi nawet wyłącznie po to, żeby móc filmować, jak hołota tam sobie walczy i jaka hołota tam jeździ. Tak więc, no... Tak samo można powiedzieć bywało wszędzie. Tutaj akurat wspomina, że organizował te koncerty w remoncie i zdarzało się, że z jednej strony byli bramkarze, z drugiej strony punki, a on organizator był po środku, tak więc dla ochrony punki to była dzicz, a bramkarze dla punków osiłki, tak więc jedni kompletnie drugich nie rozumieli. W skrajnych sytuacjach musiał on porozumiewać się między nimi, tak więc punkowcy musieli jakoś wyładować po prostu agresję. Najprościej było na bramkarzach, dlatego w Jarocinie pojawiały się takie sytuacje. Słynna sprawa z dezerterem, kiedy powiedzieli, że nie zagrają, bo nie chcą polać ludzi wodą i wtedy Walter odegrał się w stylu, że nigdy więcej nie zagracie, ja was zniszczę, no i tak dalej. No ale takie, tak to właśnie mniej więcej było. Takie czasy, ciekawe. Dobra, jeszcze mamy chwilę czasu, więc pociągniemy ten temat, a teraz posłuchajcie sobie coś z legendy. Armia z najlepszej, tak niektórzy twierdzą, płyty Legenda, utwór Nie ja. O, na pewno wiele się działo, jak taki zespół wychodził w Jarocinie i grał.
Cóż, tak jak Lenek tu słusznie zauważył na panelu pozdrowień, że czas powoli tutaj zamykać nasze rozmówki jarocińskie. Na pewno do nich wrócimy w przyszłym tygodniu. Będziemy mówić o tym, jak Jarocin widzi basisty, czyli człowiek od ciężkiej roboty. No też jakby nie było, wznosił tę scenę, więc no nie sam jeden, ale tak to by mu to zajęło, podejrzewam, bardzo długo. Chociaż kto wie, dowiecie się o tym z kolejnych naszych spotkań w punkowym przedszkolu i rozmów o Jarocinie. Jeszcze tutaj na panelu pozdrowień pojawiło się pytanie, że prohibicja w latach 80. No dokładnie tak było. Już nawet przecież Zygzak w Ksenie śpiewał o tym, że spocony milicjant przeszukuje jego plecak w poszukiwaniu wódki, bo to było właśnie zabronione. I to nie było tak tylko, że na przykład w Jarocinie. To był taki dość spory obszar, gdzie zero wódki, zero takiego alkoholu. Oczywiście dało się z tym poradzić. No, gdzieś tam jakieś piwa, czy wina, czy od kogoś odkupić, ale generalnie była prohibicja wtedy na alkohol, właśnie na czas festiwalu. Może to dobrze, źle, nie mam pojęcia. To już pozostawiam Wam do ocenie, ale już przypominam, że od 20 do 21 teraz piosenka Na życzenie. Widzę, że już powoli zamawiacie na panelu pozdrowienie, którzy są już strasznie niecierpliwi. I jeszcze osoba, pewnie Skwarek, jeżeli chodzi o piosenkę Na życzenie, pyta się, czy to koniecznie punk, jeśli podam utwór, którego nie ma na YouTube, zostanie odtworzony. Jeżeli podeślesz link do YouTube, nie zostanie odtworzony. Wszystko zależy od tego, czy ten utwór będzie na mojej playliście. A że playlistę mam bogatą, to jeżeli zamówisz słusznie, to na pewno ten utwór się pojawi. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, zanim już zaczniemy tę piosenkę Na życzenie, przypominam, od 20 do 21, to jeszcze raz bardzo dziękuję Kubie, który nagrywa tę audycję. Wielkie dzięki, mam nadzieję, że przyszłe audycje też będą nagrywane. I cóż, będziecie ją mogli sobie odsłuchać na YouTube. A teraz posłuchajmy Strach i beznadziejność, grupa Dekret z Dema z roku 88, a zaraz po niej zaczynamy naszą piosenkę Na życzenie i będziemy się bawić wspólnie do 21. Ja oczywiście namawiam do pozostania z nami.